Halo, halo, tu adwokaci diabłów w podsumowaniu tego sezonu. W tej kampanii wielokrotnie teatr marzeń zmieniał się w teatr koszmarów. Wielokrotnie w stronę Erika Ten Haga padały gorzkie słowa, również w tym podcaście. A z drugiej strony mieliśmy takie spotkania jak zwycięstwo 3-2 z Aston Villą, 4-3 z Liverpoolem, a przede wszystkim 2-1 w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Czytając różne podsumowania, trafiłem na skrajne opinie. Od tego, że to był całkiem niezły sezon, aż po to, że było tragicznie. O tym, jak to wyglądało z naszej perspektywy, porozmawiam sobie z gościem specjalnym, encyklopedią wiedzy o Manchesterze United, Wojciechem Papugą, TVP Sport. Witam serdecznie. Cześć. Jest ze mną też stały uczestnik naszego podcastu, czyli Łukasz Pośpiech. Dzień dobry wszystkim. No i panowie, spotkaliśmy się tutaj na lekko odwleczonym podsumowaniu. Odwleczonym przede wszystkim dlatego, że myśleliśmy, że dostaniemy szybciej decyzję w sprawie Erika Ten Haga. Nadal jej nie ma. Mamy nadzieję, że zaraz po nagraniu tego odcinka ona się nie ukaże, bo wtedy to wszystko się tutaj zdezaktualizuje. No ale w końcu trzeba było podsumować to, co wydarzyło się w kampanii 2023. 2024. Wojtek, może ty jako pierwszy, czy to był tragiczny sezon, czy w sumie z tym Pucharem Anglii to całkiem spoko? No, gdyby nie triumf w Pucharze Anglii, gdyby nie wygrana z Manchesterem City naprawdę w dobrym stylu, no zresztą, żeby pokonać Manchester City, to trzeba zagrać po prostu dobry mecz. Trudno pokonać zespół Guardioli, rozgrywając przeciętne spotkanie. No to byłby na pewno tragiczny sezon, no bo wystarczy popatrzeć na same liczby, na same statystyki, one w tym przypadku mówią wszystko. Najgorsza pozycja w erze Premier League, przecież za rządów Sir Alexa Fergusona, zajęcie 8. miejsca w lidze to byłoby coś absolutnie nie do pomyślenia. Wystarczy powiedzieć, że za jego kadencji Manchester nigdy nie schodził z podium, a tutaj mamy 8. miejsce. Do tego dochodzi fatalna postawa w Lidze Mistrzów, gdzie nawet nie wyszli z grupy, gdzie nawet nie zajęli tego 3. miejsca, które uprawniałoby ich do gry na wiosnę w europejskich pucharach. Ostatnia pozycja w grupie. Taka sytuacja, można powiedzieć, że na własne życzenie Manchester podpalił się tej szansy na to, żeby awansować z 2. miejsca do 1/8 finału. W Pucharze Ligi też szybko odpadli. Wiadomo, że ten Puchar Ligi akurat jest najmniej traktowanym priorytetowo. Szybko odpadli, bo w kolejnej rundzie po wygranej z Crystal Palace porażka w takim stylu, do którego kibice Manchesteru zostali przyzwyczajeni w tym sezonie, czyli gładkie 0-3 z Newcastle. Natomiast na pewno ta wygrana w Pucharze Anglii i droga tego triumfu, bo przecież po drodze Manchester wygrał chociażby Liverpool w niesamowitych okolicznościach na Old Trafford, no i wygrana City sprawia, że ten sezon można oceniać na pewno jakieś plusy są. No i nie można powiedzieć finalnie, że to był jakiś koszmarny sezon. Natomiast wydaje mi się, że może jestem w błędzie, może tutaj będę gadał głupoty, ale wydaje mi się, że ta decyzja w kontekście Erika ten Haga, który jeszcze nie znamy, myślę, że ten czas może działać na korzyść Holendra, bo wydaje mi się, że gdyby Manchester City wygrał ten mecz finałowy z United, to tutaj wielkiej dyskusji by nie było i już dawno dostalibyśmy komunikat, że Erik ten Hag po 2 latach żegna się z Manchesterem United, a tak wydaje się, no, że to ta wygrana dała władzom, nowym władzom Manchesteru United po prostu wiele do myślenia. Tak, jeszcze przechodząc do samych statystyk, to właśnie 8. miejsce, najgorsze w erze Premier League, 60 punktów. Gorzej było tylko za Ralfa Rangnicka. Ta końcówka mocno nadrobiła średnią, bo to jest ostatecznie 2 punkty więcej niż Ralf Rangnick w sezonie 2021-2022. 75 punktów było w sezonie poprzednim, więc o 15 punktów mniej, no znaczny zjazd. 14 ligowych porażek. Procent zwycięstw poniżej 50 i do tego ta statystyka bilansu bramkowego minus 1, no coś okropnego. Widziałem już po tym sezonie takie memy, że Jose Mourinho to the special one, Jurgen Klopp to the normal one, a Erik ten Hag the minus one. Odnoszące się właśnie do tego bilansu bramkowego, Łukasz, tak może najpierw w skali od 1 do 10, jak ty byś ocenił ten sezon? Ja myślę, że wyjście powyżej
trójki i pół to byłoby duża przesada. I tu się w 100% zgadzam z tym, co powiedziane zostało wcześniej. Na korzyść Ten Haga bardzo dobrze działa chronologia. Po prostu jakby kolejność zdarzeń, które obserwowaliśmy w tym sezonie, bo mimo wszystko kończymy go w miarę pozytywnymi akcentami i mam wrażenie, że one może trochę przysłaniają to, co oglądaliśmy na jesień, na zimę, potem na wiosnę. Mimo wszystko to są kompromitujące wyniki w tych kluczowych meczach, w których można by się spiąć. Zabrakło nie tylko kadry, ale też czasami pomysłu po prostu na to, co można by zaprezentować na mocnych rywali. A w meczach ze słabymi rywalami wcale nie wyglądaliśmy jakoś wybitnie i wydaje mi się, że gdyby nie to FA Cup, to mówilibyśmy tutaj nawet o dwójce. Jest to jakiś taki jedyny promyk nadziei w podsumowaniach tego sezonu, mimo wszystko. Mimo, że to jest wiadomo, no jeden z najbardziej prestiżowych pucharów, jaki można wygrać. I dawno go nie było na Old Trafford, z czego oczywiście powinniśmy się cieszyć, tylko popadanie w hura optymizm też jest dużym błędem. No właśnie, z mojej perspektywy to nie wygląda profesjonalnie to, co dzieje się teraz w Manchester United, bo Chelsea, jak można oceniać ich ruch, tak można oceniać, ale od razu wiedziała, że Pochettino zwalnia, jest już nowy szkoleniowiec i coś się w tym klubie dzieje. A Manchester United trwa w stagnacji i jeszcze mniej profesjonalnie, przynajmniej dla mnie, świadczy to, że ten finał Pucharu Anglii aż tak dużo zmienia z perspektywy tego, czy Erik ten Hag utrzyma swoją posadę. No bo patrząc na coś długoterminowo, ja wiem, że w piłce nożnej pojedyncze mecze znaczą bardzo dużo, no i warto tutaj przypomnieć, jak wielkim underdogiem Manchester United był w spotkaniu z Manchesterem City, no bo sprawdziłem sobie to i według bukmacherów Borussia Dortmund miała około 2 razy większe szanse na pokonanie Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów niż Manchester United, Manchester City w finale Pucharu Anglii. Więc zaskoczenie to było ogromne. Tylko czy taki jeden mecz może w dłuższej perspektywie, w perspektywie tego, że zmienia się cały pion sportowy, aż tak ważyć na tym, czy dany szkoleniowiec zostaje na stanowisku? No miał już ponad 100 spotkań, które były jakąś próbką. I to, że ten jeden mecz będzie decydował, no mnie nie napawa optymizmem. I jak już tak płynnie przeszliśmy właśnie do postaci Erika ten Haga, bo ona jest tutaj kluczowa. Toczyło się wiele debat odnośnie Holendra. Dużo rozmawialiśmy o jego wypowiedziach, dużo rozmawialiśmy o tym, jak gra Manchester United. I gdybyś ty musiał, Wojtek, teraz wcielić się w kogoś, kto decyduje, czy Erik ten Hag zostaje zwolniony? To jaką decyzję byś podjął i dlaczego? Wiesz co, no ja tutaj trochę będę w kontrze, bo nie uważam do końca, żeby ten brak decyzji Radcliffe'a i spółki był mało profesjonalny. No jest to jednak, też patrzmy dopiero początek czerwca i czy ta decyzja zostanie podjęta dzisiaj, czy powiedzmy na przykład za tydzień, to wydaje mi się, że aż tak bardzo wiele nie zmienia. Natomiast myślę, że tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, co też może znowu działać na korzyść Ten Haga, to, że Radcliffe i cała reszta być może nie widzą dzisiaj, nie ma na horyzoncie takiego trenera, do którego byliby w 100% przekonani, że jego chcą ewentualnie właśnie zastąpić, jego chcą właśnie pozyskać miejsce Ten Haga. To jest trochę inna sytuacja niż na przykład w 2016 roku, kiedy też po dwóch sezonach okraszonym zwycięstwem w Pucharze Anglii pożegnał się Louis van Gaal. Wtedy na bezrobociu był José Mourinho i Manchester zatrudnił sobie Portugalczyka, który był też na innym etapie jakby kariery, bo Teraz też na bezrobociu był José Mourinho. Mourinho jednak ta magia nazwiska i prestiż działał na wyobraźnię kibica chyba mocniej. To był też przecież trener, który sezon wcześniej wywalczył z Chelsea mistrzostwo Anglii, ten drugi sezon, jeżeli chodzi o obronę tytułu, wtedy w wykonaniu De Bruyne był tragiczny, bo oni chyba finalnie zakończyli sezon na 10. miejscu, ale to też była wtedy taka odpowiedź na to, co wyczyniał rywal za miedzy, bo przecież City miało już zaklepanego Pepa Guardiolę, no i United chyba nie chciało być gorsze, no i taka rywalizacja, perspektywa rywalizacji Mourinho z Guardiolą wyglądała dosyć ciekawie i myślę, że wtedy na przykład było władzom United łatwiej podjąć decyzję, bo był właśnie ten Mourinho do wzięcia. Teraz, na dobrą sprawę, jakbyśmy sobie tak
szybko przeanalizowali te nazwiska trenerów, które przewijały się w kontekście Manchester United w ostatnich tygodniach, no to powiedzmy sobie szczerze, że mówiąc oczywiście o trenerach, których realnie Manchester mógł jakiś czas temu, czy ewentualnie teraz może zatrudnić, no to te nazwiska nie rzucają na kolana i wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiego trenera w 100%, do którego byliby i właściciele, i tacy zwykli kibice jak my przekonani, bo jak ja widzę takie nazwiska typu nawet Graham Potter, to mi się po prostu śmiać chce, czy nawet Gareth Southgate, który no, jeżeli możemy go chwalić w kontekście reprezentacji, no on na dobrą sprawę nigdy nie sprawdził się na poważnym poziomie, jeżeli chodzi o piłkę klubową. No i może być taka decyzja, że ten hak jednak zostanie, bo rzeczywiście dziś naprawdę nie ma nikogo takiego, nie ma takiego trenera dostępnego na rynku, trenera na miarę prowadzenia takiego klubu jak Manchester United i może być takie podejście, no dobra, jeszcze ten hak ma rok kontraktu, dał sobie szansę tym, że jednak ta drużyna, jeżeli gra w pewnym składzie, jeżeli ma ten hak do dyspozycji najmocniejszych, swoich najważniejszych zawodników, bo przecież ten hak jak mantrę powtarza to na przestrzeni tego sezonu. Oczywiście jego wypowiedzi często irytowały i takie były jakby oderwane trochę od rzeczywistości, ale on bardzo często powtarzał i to też mówił po tym meczu, po tym finale City, że popatrzcie się, jeżeli ja mam do dyspozycji najważniejszych zawodników, jeżeli mam pełną kadrę, czy tam prawie pełną, to wtedy my jesteśmy w stanie walczyć jak równy z najlepszymi. I w tym meczu City to rzeczywiście tak wyglądało. No i wydaje mi się, że tutaj, gdybym dzisiaj na przykład miał obstawiać, czy władze klubu zdecydują się na pozostanie na ten haka, czy jednak na to, żeby go zwolnić, to wydaje mi się, że jednak 51% to jest za tym, że jednak Holender zostanie. Ja bym aż tak bardzo, bardzo, bardzo surowo nie oceniał tych 2 lat ten hak. Oczywiście to był fatalny sezon i o wiele rzeczy można się przyczepić, chociażby o brak stylu, bo ten hak też często mówił o tym stylu, ale trudno powiedzieć, żeby Manchester reprezentował w tych meczach, zwłaszcza w Premier League, jakiś styl, bo tutaj naprawdę no, ciężko mówić o jakimś takim stylu gry, który by charakteryzował ten zespół, który by charakteryzował zespół Erika ten haka. I tak jak mówię, patrząc na te wszystkie okoliczności, na tą całą sytuację, wydaje mi się, że dzisiaj władze klubu mogą właśnie jednak skłaniać się ku temu, by został ten hak. Pamiętajmy też, że, no nie wiem, może mnie poprawicie, ale tak nie przypominam sobie, żeby w trakcie sezonu dochodziły, a zwłaszcza w końcówce sezonu, żeby dochodziły jakieś takie wyraźne sygnały z szatni Manchesteru, że oni nie są jakoś za bardzo zadowoleni ze współpracy z ten hakiem. Jakieś tam może przewijały się takie newsiki, ploteczki, trudno powiedzieć, na ile to prawda. Ale no nie ma takiej generalnie narracji ze strony piłkarzy, nie dać. No, ja tego nie wyczułem, żeby się skarżyli na współpracę z Ten Hagiem. Wydaje mi się, że oni raczej jednak sobie cenią tą współpracę z Holendrem i to też może być kolejny z czynników, który gdzieś będzie przemawiał za tym, że zostanie. Pamiętajmy też, co mówił Radcliffe, że odkąd odszedł Ferguson, może nie wcale problemem byli trenerzy, tylko generalnie cała struktura tego, jak klub był zarządzany, jacy ludzie zarządzali tym klubem, jeżeli mówimy o takie stołki dyrektorskie i też no nie bez przyczyny Radcliffe wziął się właśnie za całą wymianę tego pionu dyrektorsko-sportowego, generalnego, technicznego, zmiana prezesa i tak dalej, i tak dalej. Trochę można wyczuć to z twojej wypowiedzi, ale jesteś raczej w teamie Erik ten Hag in. Ty byś go zostawił. Raczej tak. Z tego względu, że ten mecz City pokazał, że jednak Manchester potrafi naprawdę, jeżeli ma ten, wiadomo, no, nie można brać zapewnik tego, że w przyszłym sezonie tych problemów z kontuzjami nie będzie, bo akurat Manchester United praktycznie zawsze co sezon miał te kontuzje, z tymi kontuzjami duży problem, ale wiecie, no, może inaczej. No, nie ma dzisiaj dla mnie trenera takiego, którego ja bym wziął w ciemno. Mógłbym oczywiście rzucić hasło, na przykład, gdyby był do dyspozycji, dostępny Xabi Alonso, ale wiadomo, że Xabi Alonso, abstrahując od tego, że on ogłasza, że zostaje w Bayerze Leverkusen, ale no powiedzmy sobie realnie, no taki trener nie pójdzie do Manchester United. Jeżeli on miałby dzisiaj gdzieś przejść, no to albo Real, albo Bayern, albo Liverpool. Można wymieniać innych trenerów, ale no powiedzmy sobie szczerze, no dzisiaj nie ma takiego trenera, który by mnie w 100% przekonywał. Ja bym wolał jednak jeszcze ten jeden sezon chyba mimo wszystko pozostać z Ten Hagiem. Ja raczej jestem przeciwnikiem Erika ten Haga w Manchester United, choć widzę ten problem, bo skoro Bayern Monachium sięga po Vincenta Kompanego, to widać, że na tym rynku trenerskim jest wielka posucha i ci trenerzy najbardziej pożądani nie są dostępni. Ja miałem nadzieję, że kogoś swojego znajdzie ta nowa ekipa, która ma
dzielić i rządzić w Manchester United i że wytrzasną jakiegoś trenera, o którym teraz my nie myślimy, i który będzie takim ich człowiekiem i też człowiekiem, który ten Manchester United, z tym Manchester United będzie współgrał jako całość. I moim takim głównym argumentem, jeśli chodzi o Erika Ten Haga, to jest to, że to jest szkoleniowiec, który w moim przekonaniu nie dał ani jednego takiego argumentu, który przekonuje do tego, żeby go postawić na fotelu menedżera. Oznacza to przede wszystkim, że nie ma żadnego takiego asa w rękawie. Nie może powiedzieć, że sprowadził świetnych piłkarzy, bo transfer nie wypalił. Nie może powiedzieć, że gra piękną piłkę, a to miała być najbardziej ekscytująca drużyna w Premier League. Nie może powiedzieć, że osiągnął spektakularne wyniki, choć dwa trofea to naprawdę imponujący sukces, szczególnie, że jeszcze był w poprzednim roku finał Pucharu Anglii i nawet można było do gabloty wsadzić trzy puchary, no ale jednak wyniki w tym sezonie szczególnie były no, katastrofalne. Oglądając kolejne te spotkania można było mieć stracić nadzieję w tą drużynę, stracić nadzieję w Erika Ten Haga. Więc ja raczej jestem po stronie przeciwników Erika Ten Haga, choć oczywiście życzę mu jak najlepiej i chcę się mylić, chcę, żeby to wypaliło, ale też nie widzę takiego jednolitego pomysłu na ten Manchester United. Były problemy z wprowadzeniem tego, co było w Ajaxie, z tego już chyba dawno Erik Ten Hag zrezygnował. Miała być drużyna faz przejściowych, przy czym brakowało przede wszystkim tej fazy powrotu do defensywy i te połacie w środku pola były tak ogromne, że niemal każdy zespół w Premier League był w stanie to wykorzystać. Ale teraz Łukasz, tobie oddaję głos i myślę, że ty też raczej jesteś po stronie przeciwników Erika Ten Haga, ale nie wiem, czy byś go zwolnił w takich okolicznościach. Absolutnie nie zwalniałbym go w momencie, w którym jesteśmy teraz, również ze względu na to, że nie widzę następcy. Po prostu jakby uważam, że my nie jesteśmy jako klub w momencie, w którym ryzyko, o którym ty mówisz w kontekście brania jakiegoś anonimowego człowieka, kogoś, kto byłby do sprawdzenia, że takie ryzyko jest w ogóle możliwe, bo po prostu ta posucha, ta taka mierność, z którą się mierzymy, już po prostu trwa za długo i mam wrażenie, że też kibice po prostu potrzebują tąpnięcia raczej, a nie próby wygładzenia sytuacji. Jedna rzecz, która mnie martwi i wiecie, to jest moja interpretacja sytuacji, ale to, że decyzja dotycząca Ten Haga jeszcze nie padła, bardzo obawiam się, że jest związana z Euro i tym, jak Southgate się pokaże tam, bo on ma bardzo mocną kadrę, jest wymieniany wśród faworytów do tego, żeby zgarnąć puchar, a jakby z moich obserwacji wynika, że jednak Manchester United, bo przypominam, że Glazerowie jeszcze się nie pożegnali z tym klubem, to jest troszeczkę organizacja wchodząca na falę popularności. W sensie, jeżeli zauważamy, że ktoś zaczyna być popularny, że ktoś ma dobry PR, że ktoś cieszy się gdzieś tam medialną jakąś tam sympatią, tak jak było z Hojlundem na przykład, to my się troszkę próbujemy na tym przewieźć i troszkę wchodzić w te trendy. Może niekoniecznie szukać jakichś nieoczywistych rozwiązań, które byłyby strukturalnie dopasowane do tego, co my chcemy wprowadzić. I obawiam się, że w sytuacji, w której Southgate wygrywa Euro i żegna się na przykład z kadrą, to gdzieś tam w zarządzie mogłaby przejść myśl, że o, może jednak teraz powinniśmy się po niego zwrócić, bo on ma dobrą passę. To mnie troszkę martwi. Mam nadzieję, że jeszcze przed Euro po prostu dostaniemy zapewnienie, że Ten Hag zostaje lub się żegna i wtedy troszeczkę będziemy mieli tak jaśniejszy ogląd na to w ogóle, czego się spodziewać. Czy ja w związku z tym, co powiedziałeś, jestem przeciwny Ten Hagowi? Dostrzegam bardzo dużo braków w tym, co nam może różnic między tym, co nam obiecano, a tym, co ostatecznie zobaczyliśmy, ale też ten ostatnie dwa miesiące w wykonaniu po prostu zespołu Ten Haga sugerują mi, że może Holender nauczył się po prostu odpuszczać jakieś swoje założenia dotyczące tego, jak ten zespół ma wyglądać i mam wrażenie, że w tych ostatnich 4-5 meczach zobaczyliśmy drużynę, która może nie chodzi jak naoliwiona maszyna, nie jest produktem skończonym, ale wreszcie gra
nie jednopłaszczyznowo, czyli nie trzyma się ślepo jednego założenia taktycznego, które gdzieś tam trener pragnie przekazać, i to udowadnia zarówno nowa formacja, to udowadnia również fakt, że piłkarze po prostu mają nowe role na boisku, chociażby ten Bruno gdzieś tam wyciągnięty troszkę naprzód. Mam wrażenie, że te pomysły Ten Haga zaczynają się dywersyfikować po prostu i gdzieś tam ta drużyna jest dopasowywana do tego, czego można by oczekiwać od możliwości i od przeciwnika. Czy w tym wszystkim jest nadal bardzo dużo wymówek Ten Haga i takiego szukania winowajcy wszędzie poza sztabem szkoleniowym? Tak, ale jakby no też trudno mu się dziwić, bo nie został na pewno postawiony w łatwej sytuacji w tym sezonie. Te kontuzje, one są, mam wrażenie, takim największym spornym punktem w debacie na temat Manchester United, bo zwolennicy Ten Haga będą używać tego argumentu jako ostatecznej przeciwności losu, która pokrzyżowała mu plany, a jakby przeciwnicy jego postaci będą ignorować ten argument. Mam wrażenie, że prawda leży po środku i Ten Hag na pewno ma argumenty, żeby się bronić po prostu w jakichś dyskusjach, ale to też nie jest tak, że on jest po prostu bez winy, bo tak jak mówisz, tam bardzo dużo braków i w środku pola, i gdzieś tam w pomysłach na ataki. Bardzo dużo takich błędów indywidualnych i to, że piłkarze może nie dają sygnałów, że źle im się współpracuje z trenerem, to wiecie, to też niekoniecznie musi być znak, żeby go trzymać, bo co z tego, że im się dobrze współpracuje za kulisami, jeżeli to po prostu nie przynosi efektów na boisku. Jednak mimo wszystko są rozliczani z tego, jakie rezultaty dowożą, a nie z tego, jak świetnie się dogadują między sobą lub nie. Tak, to jest na pewno zaleta Erika Ten Haga, że mimo tego konfliktu z Cristiano Ronaldo, mimo konfliktu z Jadonem Sancho, nie stracił szatni, bo chyba można to powiedzieć otwarcie, że po tych obrazkach, chociażby po finale Pucharu Anglii, mi się szczególnie podoba to zdjęcie, kiedy on przytula Garnacho i Mainu chyba tak dwoma rękami. To rzeczywiście takie zdjęcie, które pewnie mi utknie na dłużej w pamięci. Więc szatni nie stracił. I ja mam tylko nadzieję, że w kolejnych sezonach, właśnie odwołując się do tego nowego pionu sportowego, menadżerowie będą mieli mniejszy wpływ na transfery. Oczywiście, ich zdanie powinno się liczyć, ale patrząc na to, co wyprawiali kolejni szkoleniowcy w Manchester United, jakich piłkarzy sprowadzali, jakie to ostatecznie efekty dawało, no bo te transfery Erika Ten Haga mocno nietrafione, chociaż on się tłumaczy, że to nie on przepłaca za piłkarza. Oczywiście, że nie on przepłaca, ale postawienie na przykład musicie mi ściągnąć tego zawodnika już sprawia, że ta presja cenowa jest większa, więc mam nadzieję, że w kolejnym sezonie no nieco mniej będzie miał do powiedzenia, nawet w kolejnym okienku transferowym, nie sezonie, nieco mniej do powiedzenia będzie miał Erik Ten Hag. A propos kontuzji, no to właśnie, no tutaj jest też ten kontrargument, czyli on tą kadrę kompletował, on wydał ponad 400 milionów, więc potem tłumaczenie się, że była za wąska, bo były kontuzje. No oczywiście, ten pogrom tych kontuzji był ogromny. I on nawet mówił, że był oszukiwany przez sztab medyczny, na przykład w sprawie Tyrella Malasi, dlatego został odesłany Sergio Reguilón w zimowym oknie transferowym. I ostatecznie cały sezon graliśmy praktycznie bez lewego obrońcy, no oprócz właśnie wspomnianego Reguilona. Ale przejdźmy już do konkretów. Do konkretów tego, co działo się w Manchesterze United, do momentów najlepszych, do piłkarzy najlepszych, ale też najgorszych. I mamy tutaj taką listę, którą poprosiłem Was o przygotowanie. No i zaczniemy sobie może od najlepszego meczu sezonu w wykonaniu Manchester United. Łukasz, zacznij. No, Boże, powiecie mi, czy lecę sztampą i czy, wiecie, nie uważam, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, ale myślę, że to zamknięcie sezonu na Wembley to jest jeden z niewielu przykładów spotkań w tym sezonie, w którym po prostu obejrzeliśmy drużynę, która miała pomysł, grała tak jak powinna i była po prostu zorganizowana. Tam nie było szarpania, nie było liczenia na indywidualny zryw, po prostu wybuch talentu jakiegoś młodziaka, tylko faktycznie to było poukładane z pomysłem, też z takim trochę demontażem po prostu rywala. To jest coś, czego ja oczekiwałem trochę od Ten Haga cały czas.
odkąd tylko się pojawił w Manchesterze, bo miałem go za takiego menadżera, który po prostu potrafi zrozumieć, kim jest rywal, dostosować pod niego konkretne zagrania. Trochę mi tego brakowało na przestrzeni całego sezonu, a nawet nie trochę, tylko bardzo, i mam wrażenie, że pokazanie, że on jest to w stanie zrobić na takim poziomie rozgrywek, z takim rywalem jak Guardiola i z takim rywalem jak po prostu Manchester City, no to myślę, że innego kandydata po prostu do tego miana nie ma, tak mocnego. Myślałem jeszcze przez chwilę o Liverpoolu, no bo to jest taki mecz, który bardzo dużo emocji po prostu dostarczył. My też tutaj w podcaście o tym rozmawialiśmy, że dawno nie było meczu, który aż tak wielką euforię by wywołał, po prostu ze względu i na ten ciężar gatunkowy derbów i to, co tam się działo na boisku, ta wymiana ciosów. Ale myślę, że tam po prostu nie było takiego zorganizowania, tam nie było takiego pomysłu, tylko właśnie poleganie na tych momentach. I myślę, że dlatego skieruję swój głos w kierunku Manchesteru City w finale FA Cup. Wojtek, czy u ciebie również to samo spotkanie? Tak, zdecydowanie. No słuchajcie, jak sobie człowiek przypomni, jak Manchester United prezentował się City w tym sezonie w lidze, gdzie przegrywał siebie zdecydowanie 0-3, chociaż do momentu straconej bramki przez Erlinga Haalanda w 27 minucie toczy w miarę wyrównany bój. Kiedy sobie przypomni ten rewanżowy mecz, w którym co prawda prowadzi po bramce Rashforda 1-0, ale przegrywa 1-3, a w przebiegu meczu mogło być, nie wiem, 1-6. Tam statystyki też były druzgocące, bo Manchester oddał może ze 2 strzały w tym meczu, a City miało blisko 30. Kiedy sobie przypomnę tą porażkę City 3-6 na początku przygody Erika Ten Haga z Manchesterem jeszcze w zeszłym sezonie, a tutaj wygrywa 2-1 i to wygrywa zasłużenie, i Manchester generalnie sprawia wrażenie takiego zespołu w tym sezonie, przynajmniej ja takie jak oglądałem ten mecz, to nie miałem takiego poczucia strachu, że wiecie, że tam jest jakieś oblężenie bramki, że tam Onana będzie musiał się co chwilę będzie zmuszany do interwencji, że znowu City sobie nabije licznik tych strzałów, co tam oni sobie tworzyli w sytuacji, zwłaszcza w drugiej połowie, bo poprzeczka Haalanda, bo bardzo dobra sytuacja Alvareza, ale naprawdę ten Manchester wyglądał i oni zagrali w końcu równy, dobry mecz przez 90 minut, bo takich meczów, gdzie oni zagrali na przestrzeni 90 minut naprawdę na dobrym poziomie i gra i wynik się zgadzały, w tym sezonie tych meczów naprawdę było niewiele, no to jest w ogóle jakiś dramat, także wydaje mi się, że tutaj ten mecz City na pierwszym miejscu absolutnie. I tak dosłownie po dwa słowa jeszcze, myślę, że podium u mnie to byłby, podium zamknęłyby mecze z Liverpoolem, mimo wszystko ten mecz ćwierćfinałowy bodajże, wygrany 4-3, a jeżeli miałbym jakiś wyróżnić mecz ligowy, no tutaj naprawdę byłyby ciężary, bo Manchester chyba z 18 meczów ligowych, które wygrał, to były tylko 4 z nich, 4 z nich zakończyły się wygranymi różnicą więcej niż jednej bramki. I takie dwa mecze chyba na szybko to West Ham, wydaje mi się, u siebie 3-0 po dublecie Garnacho i bramce Højlunda jeszcze w lutym, kiedy do gry wrócił Martinez, ale szybko cofnął kontuzję, i taki myślę też bardzo dobry mecz, chociaż może wynik do końca by to oddawał, ale wygrana w grudniu u siebie z Chelsea 2-1 po dublecie McTominaya, myślę, że to były takie dwa dobre mecze. Bardzo dobra druga połowa za Sevillą u siebie, kiedy 0-2 wrócili do gry, wygrali 3-2, ale naprawdę takich meczów w Manchesteru United w tym sezonie w lidze, no naprawdę, takich naprawdę dobrych było niewiele, i myślę, że tutaj reasumując, biorąc pod uwagę wszystkie mecze, to ten mecz City wydaje mi się, nie miał sobie równych. Też tak uważam, też mam ten sam mecz, ale też chcę trochę zdywersyfikować te nasze odpowiedzi, wymienić trochę tych meczów dobrych, no nie było ich aż tak wiele, ale przypadkiem wpadłem na taką statystykę a propos tego, co się działo w meczach z Liverpoolem, bo tam Manchester United nie przegrał ani razu, Liverpool nie odniósł ani jednego zwycięstwa, w lidze 2 remisy i w pucharze, no zależy jak to podjąć, ale Manchester United awansował, można mówić, że to był remis, można mówić, że to by było zwycięstwo, bo oczywiście zwycięski gol Amada w dogrywce, i w tych trzech spotkaniach Liverpool oddał 87 strzałów na bramkę Manchester United i nie wygrał spotkania. No to jest statystyka druzgocąca. Prawie 30 strzałów na spotkanie. I też natrafiłem chyba w tekście The Athletic. Jak to znajdę, to właśnie to widzicie teraz na ekranie. Takie zestawienie Manchester United i Derby County z tego sezonu, kiedy zakończyło go z 11 punktami. Chyba 2007-2008, ale mogę się mylić, na pewno to teraz widzicie.
Tak. No i tam to jest taki wykres, który łączy liczbę strzałów przyjętych przez Manchester United w tym sezonie i derby w tamtym pamiętnym. I on dosłownie się pokrywa. W jednej kolejce Manchester United wychodzi na lekkie prowadzenie po tym, żeby oddać to derby, więc no to jeszcze taka drobna dygresja, abstrahując od tych najlepszych meczów. Ja też właśnie dobrze wspominam to spotkanie z Aston Villą 3-2, kiedy Manchester United odrobił straty. I też warto nadmienić może takie spotkanie, które było w miarę na początku sezonu i moim zdaniem wtedy myślałem, że może odmienić formę tego Manchester United i pokazało nam to, jak Manchester United mógłby wyglądać, gdyby Erik ten Hag jednak decydował się na grę bardziej proaktywną, czyli spotkanie w Pucharze Ligi z Crystal Palace, wygrane 3-0. Tam nawet Mason Mount zanotował asystę, jeśli się nie mylę, a Sofian Amrabat grał na lewej obronie i zaliczył jeden z lepszych występów w tym sezonie, może oprócz tych ostatnich, bo tam znowu złapał dobrą formę, więc do tej puli dokładam to spotkanie. I chyba o reszcie już powiedzieliście. Jeszcze to spotkanie z Chelsea wygrane, to rzeczywiście była pełna dominacja Manchester United. Wreszcie ten pressing wyglądał świetnie. Zwycięstwo 2-1, a mogło być znacznie, znacznie więcej. Znacznie więcej jest też spotkań najgorszych, bo myślę, że tutaj wybór był ogromny. Było dużo kompromitacji, było Coventry, było spotkanie z Chelsea, było spotkanie z Crystal Palace. Na które ty, Wojtek, postawiłeś? No tak, tych porażek, tych zawstydzających występów United w tym sezonie było sporo. Jednym z pierwszych takich meczów, po których czułem taką złość, to była chyba porażka, jeżeli mówimy o tym sezonie, to była porażka, to nie była wtedy ich pierwsza porażka w sezonie, ale taka porażka z Galatasaray u siebie 2-3, gdzie Manchester dobrze wyglądał na początku, dwukrotnie obejmował prowadzenie. Galatasaray w tym meczu tak na dobrą sprawę wiele nie musiało, wiele nie tworzyło pod bramką Onany, a i tak strzeliło 3 gole. Nie wykorzystały jeszcze rzutu karnego, natomiast dużo bardziej zawstydzające występy w wykonaniu Erika ten Haga to według mnie, u mnie długo tym liderem był mecz z Bournemouth, porażka 0-3, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę jednak jeszcze klasę rywala, co prawda wtedy drużyna Iraoli się rozpędzała i ona grała wtedy już znacznie lepiej, no ale mówimy cały czas jednego Bournemouth, o zespole co najwyżej mówimy o takim, no powiedzmy, co najwyższym średniaku, a może nawet zespole, który co roku bardziej musi myśleć o utrzymaniu. I Manchester pierwszy raz w historii przegrywał siebie w takim fatalnym stylu 0-3. To był też taki mecz, w którym no nie było chyba takiego momentu, w którym Manchester wyglądał na zespół, który może wrócić do gry, który może zdobyć kontaktową bramkę i ruszyć w pogonie za odrabianiem strat. Skończyło się na taką no naprawdę zawstydzającym meczem, wynikiem. Mogły być jeszcze 0-4, bo w końcówce Bournemouth strzeliło czwartą bramkę, ale okazało się, że tam był chyba spalony, czy jakiś faul, już dokładnie nie pamiętam. No ale mimo wszystko mnie jednak tym liderem, tym meczem, który przebiło starcie z Bournemouth, było starcie z Crystal Palace, bo to, że oni przegrali 0-4, to jedno, to, że oni nie stwarzali większego zagrożenia pod bramką rywala, to dwa, ale widać było takie, jakby generalnie tej drużynie nie bardzo się chciało, nie było widać, że ci piłkarze oddają wszystko dla tej koszulki, że gryzą przysłowiową trawę. To był taki mecz, wydaje mi się, oddany bez walki, bardzo łatwo tracone bramkę i jak oglądałem ten mecz, to odnosiłem wrażenie, że Crystal Palace w wielu momentach po prostu ośmieszało drużynę Erika ten Haga i ten mecz postawiłbym tutaj na pierwszym miejscu jako najgorszy mecz United w tym sezonie. To spotkanie, no ja też wybrałem, to było okropne, było po prostu tragiczne wykonanie Manchester United i 4-0 to był najniższy wymiar kary, chociaż chyba dwie nieuznane bramki dla Manchester United, ale po takich ewidentnych błędach, tam chyba faul Rasmusa Højlunda na bramkarzu i jeszcze spalony Casemiro w tym spotkaniu był, ale z drugiej strony ile sytuacji miał Olise, Eberechi Eze miał swoją sytuację, Mateta raz w ogóle obronił bramkę Manchester United przed strzałem swojego kolegi z drużyny, więc naprawdę tam mogło być jeszcze znacznie, znacznie wyżej. No ta kompromitacja z Chelsea, gdzie Manchester United chyba w 97 minucie jeszcze prowadził, a ostatecznie to spotkanie przegrał, też mocno mi zapadła w pamięć. I dołożyłbym do tego jeszcze spotkanie z Kopenhagą na wyjeździe, kiedy Manchester United prowadzi 2-0. Marcus Rashford otrzymuje czerwoną kartkę. Słuszną, niesłuszną, już trochę na ten temat dywagowaliśmy. No ale potem ta drużyna się kompletnie posypuje. Do przerwy traci jeszcze dwie bramki.
Jest 2 do 2, bo doliczony czas był tam bardzo długi, tam chyba jeszcze ręka Harry'ego Maguire'a była i rzut karny. Potem jeszcze udaje się wyjść bardzo szczęśliwie na prowadzenie, a ostatecznie porażka 3 do 4, no i ta Liga Mistrzów i ta kampania okazuje się tragiczna. Łukasz, twój wybór? W zasadzie wymieniliście wszystkie rzeczy, które ja mam wymienione, bo tak, mam wymienione przede wszystkim Crystal Palace, to jest pierwszy mecz od czasów Mourinho, to też chyba, nie pamiętam, czy to mówiłem, czy nie, ale który po prostu wyłączyłem. Jakby nie byłem w stanie tego przetrawić, oglądać, pojechali chłopacy dostać oklep i tam w ogóle nie było żadnego argumentu za odwracaniem wyniku, ale mam też wymieniony właśnie dwumecz z Galatą, bo tam przypominam, jeden punkt w dwóch meczach się udało wyszarpać. No i też ta porażka z Kopenhagą. Mam wrażenie, że tak dla kibica Manchester United te mecze, bo to przypominam, jest przełom października, listopada, te trzy spotkania, czyli Galata, Kopenhaga, Galata, Galata, bo tam chyba były te mecze koło siebie, to po prostu był ten smutny moment zrozumienia, w jakim my jesteśmy miejscu, bo o ile na początku sezonu można było sobie tłumaczyć gorszą dyspozycję kontuzjami, niedyspozycją, po prostu kryzysem, który przychodzi do każdej drużyny, o tyle po prostu zarówno to wypuszczenie prowadzenia z Kopenhagą, jak i potem te no obrzydliwe błędy Onany przy rzutach wolnych Hakima Ziyecha, one tak dały pierwszy posmak tego, że no to jest drużyna, której trudno jest się wygrzebać z trudnych sytuacji i że no możemy drżeć o przyszłość. Mam wrażenie, że do tego meczu z Kopenhagą byłem troszkę takim optymistą, że a, uda się wyciągnąć to w końcu tylko jakiś kryzysik, a no to są te takie przełomowe mecze, w których okazało się, że po prostu nie mamy pomysłu na to, jak sobie poradzić w trudnych momentach. Nie zatrzymuj się, Łukasz, od razu nam powiedz, kogo wybrałeś na swojego najlepszego zawodnika w tym sezonie i domyślam się, że nie jest to Diogo Dalot. Tak, Diogo Dalot no, nigdy u mnie się nie stanie tym zawodnikiem, jak dobrze wiesz. Tutaj kandydat jest chyba oczywisty, bo to jest jedyna osoba, która raz, że dotrzymała zdrowiem, dyspozycją i w miarę równą formą. Nie mówię, że to był konstans przez cały sezon, bo absolutnie tak nie było, ale no tutaj wskazałbym kapitana Bruno Fernandesza, który ostatecznie i dowiózł liczby, bo trochę drżeliśmy o jego liczby na początku roku, bo faktycznie nie było aż tyle tych wkładów bramkowych. No i też po prostu to zdrowie jest, mam wrażenie, jest to smutne, ale dosyć dużą determinantą tego, jak oceniamy dyspozycję wielu piłkarzy w tym sezonie, bo gdybym miał wskazać, kto trzymał w miarę równą dyspozycyjność po prostu do tego, by pracować na boisku, no to jest Bruno Fernandes, wspomniany Dalot, no i do nich chyba tylko Onanę bym dorzucił, a tak to wszyscy się wyłożyli prędzej lub później i wypadli na kilka spotkań. A u ciebie, Wojtek? Podobno, tak, tak. No, zawodnik, który odkąd trafił do United w styczniu 2020 roku, wydaje się, że raczej nie schodzi poniżej pewnego wysokiego poziomu. Jeżeli mówimy o piłkarzu, który wykręca w całym sezonie 15 goli i 13 asyst w drużynie, która zajmuje 8 miejsce w lidze i generalnie zawodzi, no to są naprawdę znakomite liczby. I też takie gole, które naprawdę dawały coś Manchesterowi, bo chociażby wygrana na wyjeździe z Fulham 1-0 po bramce w 90 minucie, ważne bramki z Bournemouth na wyjeździe 2-2 dublet, który pozwolił Manchester uchronić od kolejnego kompromitującego występu, bo to był kiepski mecz Manchesteru, no ale te bramki Bruno jakby trochę zakłamywały rzeczywistość, udało się zremisować gole ważne z Sheffield, ostatnim zespołem w tabeli, ale te dwie bramki pozwoliły również Manchesterowi wygrać 4-2. Ostatecznie oczywiście to przełożyło się tylko na 8 miejsce, ale generalnie patrząc na indywidualne występy, ten wkład Bruno w grę Manchester, w wyniki, w liczby, no jest niepodważalny. 15 goli, no drugi najlepszy strzelec zespołu zaraz za Hojlundem, także szapoba dla tego piłkarza, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić Manchester United bez Portugalczyka. Natomiast innych piłkarzy trudno mi tak jakoś wyróżnić tak bardzo jednoznacznie na plus. Tutaj, jeżeli miałbym wskazać właśnie kogoś na drugim czy trzecim miejscu, to musiałbym się naprawdę bardzo, bardzo solidnie
zastanowić. Wydaje mi się, że spokojnie do tej trójki mógłby się załapać, gdyby grał częściej w tym sezonie Lisandro Martinez, bo to jest zawodnik, który jeżeli też grał, to raczej nie zawodził i pokazał bardzo, jak dużo tej drużynie daje i jak jest potrzebny chociażby w finale, no ale jeżeli on w tym sezonie zaliczył raptem bodajże 11 meczów, to też mi tak trudno go klasyfikować w takim właśnie zabawie pod tytułem, czy Lisandro Martinez był jednym z najlepszych piłkarzy Manchesteru. No, myślę, że gdyby grał częściej, to w takiej trójce by się raczej spokojnie znalazł. Także na pewno Bruno Fernandes number one. Ale jesteśmy dzisiaj zgodni, bo ja również mam Bruno. No tutaj trudno było pokusić się o kogoś innego. A podsumowaniem tego sezonu była ta kapitalna asysta do Kobiego Mainu w finale Pucharu Anglii. Bo to, co tam zrobił Bruno, ja odwiedziłem sobie to dzisiaj po raz kolejny i to jest coś niesamowitego. Jak on to widział, pewnie to zostanie nieodgadnione na wieki. No właśnie, tak jak wspomniałeś, 13 goli, 15 asyst. Świetny sezon w jego wykonaniu i wydaje mi się, że pierwszy raz tak mocno przełamał tą taką linię ataku na Bruno Fernandesza, którą było to, że on gra dobrze tylko wtedy, kiedy drużyna gra dobrze, a w tym sezonie ten jego najlepszy okres to był okres beznadziejnej gry Manchester United i on tą drużynę ciągnął za uszy. Powtarzam to, co usłyszałem w podcaście Michała Zachodniego, że to jest zawodnik, który wprowadza chaos i drużyna musi się nauczyć ten chaos kontrolować, bo te jego zagrania przeszywające to naprawdę jest coś niesamowitego, tylko trzeba z tego robić pożytek. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli najlepszy transfer tego sezonu i ona tu jest specjalnie i specjalnie musicie pogłówkować i kogoś wybrać. Teraz może Wojtek, od Ciebie zaczniemy. No cóż, biorąc pod uwagę wszystkie transfery przychodzące, jakie dokonał Manchester w tym sezonie, trudno tutaj jednoznacznie wskazać takiego bohatera, piłkarza, który w tym sezonie by się tak sprawdził w 100%. Natomiast no, jeżeli mamy kogoś już wyróżnić na siłę, czy też nie na siłę, to mimo wszystko dwa nazwiska. Po pierwsze, mimo wszystko Højlund, bo 16 goli to może nie jest wynik, który rzuca na kolana, ale powiedzmy sobie szczerze, słyszeliście o takim piłkarzu jak Rasmus Højlund jeszcze 2 lata temu. No ja szczerze powiedziawszy, może gdzieś tam mi mignął gdzieś na treskorze, że gra w takim Stuttgarcie, ale generalnie no to taki był piłkarz raczej, o którym kibic Manchesteru by nie pomyślał, że on za rok trafi do United i ma być tą klasyczną dziewiątką. Pamiętajmy, że on przed przybyciem na Old Trafford na dobrą sprawę rozegrał tylko jeden pełny sezon na takim poważnym poziomie, mówimy o Atalancie, gdzie też przecież generalnie nie błyszczał jakąś skutecznością, bo 9 goli w Serie A, łącznie 10 goli licząc wszystkie rozgrywki, no to taki wynik powiedzmy całkiem solidny, a przychodzi gość, który ma 20 lat, na którym ma spoczywać ciężar zdobywania bramek, który ma grać dla takiego klubu jak Manchester United, co prawda klub w kryzysie, jeżeli mówimy w kontekście sportowym, ale jeżeli chodzi o markę i tak dalej, no to wiadomo, że to jeden z takich największych klubów na świecie i nadal ma teraz spoczywać ciężar zdobywania bramek. I to 16 goli w 40 bodajże 3 występach, no to jest, powiedziałbym, naprawdę niezły wynik. A gdyby tak jeszcze, chociaż trudno oczywiście, wyłączyć ten jego początek sezonu i bodajże pierwszych 14 meczów w Premier League bez gola, no to by wychodziło na to, że Rasmus Højlund w ostatnich 16 meczach strzelił właśnie te 10 goli, jeżeli chodzi o ligę. Także mimo wszystko uważam, że ten jego pierwszy sezon w Manchesterze, naznaczony też kontuzjami, nie jakimiś może znowu takimi dużego kalibru, ale jednak uważam to całkiem przyzwoity i że ten transfer na teraz całkiem się sprawdza. To raz, a drugi taki transfer, myślę, trochę bohater nieoczywisty, no to John Evans, facet, który rozegrał 30 meczów w tym sezonie. Tak sobie zobaczyłem sobie na jego statystyki, 23 mecze ligowe i co ciekawe, kiedy John Evans grał w Manchester United, w tym jeszcze właśnie za kadencji Fergusona, czy później Davida Moyesa, czy Louisa Van Hala, John Evans podczas tej swojej wtedy 8-letniej przygody z Manchester United rozegrał tylko jeden sezon, w którym zagrał więcej meczów w Premier League niż właśnie w tym sezonie. A pamiętajmy, że John Evans, kiedy podpisał kontrakt z Manchesterem, no to był generalnie taką opcją numer 5 na środku obrony za Martinezem, Varanem, Maguirem i Lindelofem, a kiedy jednak ten kak musiał na niego stawiać z braku laku, no to Evans nie zawodził i naprawdę w wielu, wielu, wielu meczach wydaje się, że jeżeli mielibyśmy wyróżnić jakiegoś MVP meczu, jeżeli mówimy tylko wyłącznie o piłkarzach Manchesteru, to kto wie, czy takim piłkarzem właśnie nie mógłby być wtedy John Evans, ale wiadomo, że bardziej jednak w głowie zostają ci zawodnicy stricte ofensywni, którzy decydują o wyniku, o golach, o asystach i tak dalej, i tak dalej.
Także tutaj wyróżniłbym z tego letniego zaciągu właśnie Hojlunda. Oczywiście zachowując jakieś proporcje, bo to nie był jakiś super na razie transfer. No i właśnie John Evans. U mnie Johnny Evans, podobnie jak ty go wymieniłeś, 30 meczów, blisko 1600 minut, no i pamiętna asysta w spotkaniu z Burnley do Bruno Fernandesza, jak na transfer darmowy. Z tym Burnley, prawda? Tak, gdyby tak, tam był spalony Hojlunda, bo tam Hojlund nieszczęśliwie stał przy bramkarzu, ale gdyby nie stał, to miałby jeszcze Evans na swoim koncie bardzo ładnego gola. Tak, tak. Więc ten początek sezonu w jego wykonaniu był dobry. No i też kilka interwencji na pewno się w naszych głowach zapisało. Trochę na jego plecy spada też to spotkanie z Crystal Palace, gdzie w parze z Casemiro no naprawdę wyglądali słabo. I Łukasz, twoje typy? No jesteśmy bardzo zgodni dzisiaj, bo ja też mam jednoznaczne wskazanie na Evansa. Po prostu głównie ze względu na to, że postarałem się odbić performance na boisku od oczekiwań, jakie mieliśmy w stosunku do piłkarzy przed sezonem, i chyba żaden z kibiców Manchester United nie miał po prostu oczekiwań w kierunku Evansa. Przypominam, że on w zasadzie dołączył do zespołu, żeby potrenować, żeby przepracować jakoś okres przygotowawczy, a okazało się, że został na cały sezon i okazał się kluczową postacią w obronie Ten Haga. Też chciałem przypomnieć, że kiedy pod koniec roku ubiegłego robiliśmy sobie taką ankietę wśród naszych czytelników na manute.pl z podobnym podsumowaniem, po prostu to również Evans wygrał głosem społeczności, to tak dosyć zaawansowanie. Wtedy jeszcze Hojlund był przed tą serią bramek strzelonych w lidze, kiedy faktycznie ładował gola za golem. Myślę, że to jest no-brainer. Evans może się cieszyć. Też bardzo fajny obrazek, bo tą wygraną w FA Cup no skompletował z Manchesterem United po prostu gablotę, bo to jest ostatnie trofeum, którego mu brakowało w barwach Manchesteru United, bo przypominam, że z Leicester wznosił ten puchar. To po prostu powiedzenia bingo, mam wszystko, wszystkie ważne trofea, jakie można. Mam też wyróżnionego Rasmusa Hojlunda, bo tak jak powiedzieliście, no to jest młody chłopak, który przychodzi tylko po to, żeby się rozwinąć tak naprawdę, nie po to, żeby ciągnąć zespół na plecach. Ma przecież doświadczoną dziewiątkę w zespole, tyle lat na topie Antonego Martiala, oczywiście mówię to z przekąsem, ale no to nie Hojlund powinien być tym, kto jest takim pierwszym wyborem na atak w Manchesterze United, przynajmniej nie w tej pozycji na rynku, którą miał wcześniej. A my też przed sezonem mówiliśmy o 15-10 golach jako solidny sezon. On to spełnił, więc myślę, że nie powinniśmy go jakoś specjalnie ganić. A pozostałe postaci, które się pojawiły latem na Old Trafford, no nie zasługują na pewno na wyróżnienie, ale to chyba sobie do tego przejdziemy za chwilkę. No właśnie, jest jeszcze jedna taka postać, czyli Andre Onana, o której nie wspomnieliśmy tutaj. Chimeryczny bardzo bramkarz wykonał Manchester United, ale z tego co Wojtek kojarzę, to ty jesteś jego przeciwnikiem. Andre Onana, no ja byłem mimo wszystko dużym zwolennikiem tego, żeby został De Gea, mimo tego, że wypominało mi się wiele błędów, ale jakoś tak wydaje mi się, że w pamięci kibiców często te błędy zostają bardziej niż jakieś spektakularne interwencje. Gdybym był na miejscu Erika Ten Haga, to nie dokonywałbym na tym tej zmiany na Onanę. Tam będzie chyba kategoria najgorszy piłkarz sezonu, tak? Będzie jeszcze najgorszy transfer i największe rozczarowanie. Największe rozczarowanie, bo właśnie chciałem powiedzieć o największym rozczarowaniu bardziej w kontekście. O największym rozczarowaniu powiedziałbym właśnie, że jest to Andre Onana, ale gdybyście mnie zapytali w grudniu. No bo myślę, że Andre Onana zawalił Manchesterowi United Ligę Mistrzów. Myślę, że gdyby nie Andre Onana, jego fatalne interwencje po prostu, to Manchester miałby co najmniej Ligę Europy, bo to był taki bramkarz po prostu. Ja pamiętam bardzo dobrze mecz w Stambule z Galatasaray, gdzie Manchester szybko wychodzi na 2-0. Ja w tej chwili mam, że tak powiem brzydko, mokre portki, bo boję się, że Galatasaray jak zacznie strzelać bramkę Onany, to Kameruńczyk coś odwali. I nagle Hakim Ziyech strzela z rzutu wolnego niemal w środek bramki, a Onana stoi się, patrzy i puszcza gola. Potem McTominay strzela na 3-1. Manchester ma praktycznie zwycięstwo na wyciągnięcie ręki do końca meczu jakieś 20 minut.
Ale ja nie jestem wcale spokojny o to, że Manchester tego spotkania nie wygrywa. No i Galatasaray daje w gruncie rzeczy dwa proste strzały i ona napuszcza, ma bolę. I myślę, że ja byłem bardzo, bardzo przeciwnikiem Onany, jeżeli chodzi o jego występ w Manchesterze na początku sezonu, takie jeszcze gole puszczone chociażby w meczu z Brentford, ten taki wiecznie spóźniony refleks generalnie. Potem się oczywiście poprawił. Także dzisiaj na pewno Onana, ta druga część sezonu w wykonaniu Onany była już dużo, dużo lepsza, chociaż też zdarzały mu się może nie jakieś takie znowu duże błędy, ale na przykład takie sytuacje chociażby w tym meczu z City, gdzie no, przy tym golu Doku mógł na pewno Kameruńczyk lepiej się zachować, bo to nie był strzał nie do obrony. Także tak, ja byłem wielkim przeciwnikiem Onany, natomiast na przestrzeni sezonu to się trochę zmieniło. No i teraz właśnie ten najgorszy transfer. U mnie teraz pozwolę sobie zacząć Mason Mount i wydaje mi się, że tutaj będziemy podobnie zgodni, no bo to jest piłkarz, który rozegrał 750 minut, no to jest jakaś liczba katastrofalna, oczywiście kontuzje, ale nawet gdy grał, to nie pokazał nic spektakularnego. Gol z Brentford i to był taki gol, który powinien dać zwycięstwo, bo to już była 90, nie wiem, strzelam teraz, 6, 7 minuta. A okazało się, że dał tylko jeden punkt, no ale to trafienie warto odnotować. Asysta spotkania z Crystal Palace i nie zobaczyliśmy Masona Mounta w żadnej innej roli niż w roli biegacza, presującego, ale w taki głupi sposób, żeby łatwo ogrywany. Chyba taka miała być jego rola w Manchester United, czyli takiego ofensywnego pomocnika, który będzie mocno wspierał swoją drużynę w pressingu. Nic z tego nie wyszło i te grube pieniądze jak na razie wpakowano w błoto. Łukasz, u ciebie kto? No, u mnie też Mount. Ale tutaj mnie osobiście po prostu bardzo cieszył ten transfer, jak się wydarzył. Ja już zimą zeszłego roku mówiłem gdzieś tam w dyskusjach nawet ze znajomymi, że chciałbym tego Mounta po prostu zobaczyć w Manchesterze United, bo po prostu bardzo go lubiłem w barwach Chelsea. Uważałem, że jest dla niego miejsce w kadrze, bo w końcówce sezonu Bruno Fernandes przestał grać tak stricte na pozycji ofensywnego pomocnika. Zaczął dryfować tutaj na skrzydło, tutaj gdzieś tam troszkę wyżej, gdzieś tam się zdarzyły mecze na ósemce nawet i wydawało mi się, że po prostu jest miejsce dla piłkarza takiego jak Mount. Bardzo byłem podekscytowany tym transferem, no i bardzo szybko mnie zweryfikowała rzeczywistość, bo to, jak on się pojawiał nawet na boisku, wcale nie było obiecujące. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ciężar kwoty, bo no chciałbym przypomnieć, że zapłaciliśmy po prostu za te 700 kilka minut, gdyż no z końcem tego miesiąca, który obecnie trwa, Mount mógłby do nas przyjść po prostu za darmo, a tak to wyłożyliśmy pieniądze tylko po to, żeby go podleczyć przez rok i dać mu pograć no, niewiele ponad 10 spotkań. Myślę, że to bardzo dużo mówi o polityce transferowej w ogóle w klubie. Wojtek, myślę, że też będziesz miał tą samą odpowiedź. Chyba tak, no tak jak też mówiłem przed chwilą, za pierwszą fazę sezonu, może powiedzmy tak do tego grudnia, jak już wspominałem, no to byłby to Onana. Natomiast no mimo wszystko Mount, chociaż też nie chcę go jakoś bardzo krytycznie oceniać, bo on ile rozegrał? Dwie trzecie sezonu był poza grą na dobrą sprawę, te 700 tak, minut. 20 no spotkań, 750 minut, więc... No właśnie, 750 minut, gdyby to tak podzielić przez 90 i policzyć, ile z tego wychodzi pełnych spotkań, to jest naprawdę niewiele, także też tak nie chcę do końca. Inaczej, no myślę, że bardziej miarodajną oceną tego, jaki tym transferem był Mason Mount dla Manchester United, to będzie można bardziej oceniać już za rok, jeżeli będzie grał bardziej regularnie, bo po prostu mało grał i miał oczywiście okazję, szansę ten haka, żeby się wykazać, żeby pokazać, że te ponad tam 50 czy 60 milionów euro nie zostało wyrzucone w błoto, ale jednak cały czas ta liczba meczów była bardzo mała, natomiast no rzeczywiście, jeżeli już był na boisku, to poza tym golem z Brentfordem i poza asystą z Crystal Palace w Pucharze Ligi, no to niczym szczególnym się nie wyróżniał. To był taki zawodnik, który myślę charakteryzował go to, że na boisku był po prostu cieniem, niewidoczny i jeżeli ktoś oglądał mecze Manchester United, to mógł nawet zapomnieć albo nie zobaczyć, że w ogóle po boisku biega Mason Mount i on bardzo, bardzo, bardzo ta jego gra, postawa była bardzo zbliżona do tej jego postawy z ostatniego sezonu gry w Chelsea, gdzie też no jakby troszeczkę
spuścił nogę z gazu i w Manchesterze wydaje się, że to była tego kontynuacja, także myślę, że tutaj Mount. Jestem rozczarowany też transferem, chociaż liczyłem na więcej, ale też nie liczyłem na jakieś fajerwerki w przypadku Amrabata, no ale myślę, że tutaj mimo wszystko na tym pierwszym miejscu jest Mason Mount. Ale tak jak mówię, no to nie jest taka do końca cena, której chciałbym się jakoś tak bardzo, bardzo krytycznie podejmować. Też w przypadku Mounta myślę, że jeżeli zagra taki naprawdę konkretny sezon z konkretną liczbą minut, konkretną liczbą występów, to wtedy będzie można bardziej go ocenić. Ja nie byłem zwolennikiem tego transferu. Uważałem, że jest on niepotrzebny, przepłacony i też mi trochę przypomina to, co się działo z Donem van de Beekiem. Mam nadzieję, że to skończy się zgoła inaczej. No i ostatnia negatywna kategoria, czyli największe rozczarowanie tego sezonu. Wojtek, kto ciebie najbardziej rozczarował? Ja z kolei nie byłem przekonany od początku do transferu Antonego i on mnie po prostu bardzo rozczarował. No posłuchajcie, jeżeli sprowadzacie piłkarza za 95 milionów euro, czyli za prawie 100 baniek, jeżeli to jest drugi najdroższy transfer w historii klubu zaraz za Paulem Pogbą, jeżeli sprowadzasz przy tym piłkarza ofensywnego, czyli nastawionego na gole, asysty, a Antony dopiero w końcówce sezonu w ogóle notuje jakiekolwiek liczby w Premier League, a w całym sezonie ma tych goli 3 i chyba 2 albo 3 asysty, no to są wyniki zawstydzające. On przez długi czas w takich rubrykach, w tej rubryce statystyk goli asyst przegrywał chociażby z Jakubem Kiwiorem z Arsenalu, który w Arsenalu strzelił gola z Newcastle i miał też chyba 4 asysty w całym sezonie. Także na pewno moim zdaniem rozczarowanie był Antony. Na dziś, po tych dwóch sezonach, to jest kompletna porażka, jeżeli chodzi o transfer. Miał Przybylski bardziej w pierwszym sezonie, efektowne gole, ważny gol chociażby z Barceloną, kiedy Manchester rywalizował z Dubą Katalonii o awans do 1/8 Ligi Europy, ale to było w zeszłym roku, a w tym sezonie no to gol z Liverpoolem, dobrze mówię? Tak. Z Liverpoolem, tak, który dał dogrywkę. Tak, gol w lidze z Barley, gol w Pucharze Anglii w trzeciej rundzie. No i na dobrą sprawę tyle. Także dla mnie największym rozczarowaniem jest Antony, bo tak jak jego pierwszy sezon był mocno, mocno przeciętny, tak ten drugi był po prostu fatalny i zamiast iść do góry, Antony zaliczył taki spektakularny, bym powiedział, skok w dół. I myślę, że tutaj dla mnie to jest taki piłkarz, który był największym rozczarowaniem tego sezonu. O, co ciekawe, w tym meczu z Liverpoolem gol prawą nogą. Jemu się to nie zdarza zbyt często, a akurat tam mu się przytrafiło. Łukasz, twój wybór w tej też kategorii? Też będę się trzymał skrzydeł, ale tutaj inny zawodnik i Jadon Sancho. To, co się wydarzyło w tym sezonie między nim a sztabem, uważam, że po prostu nie powinno mieć miejsca na jakimkolwiek poziomie i po prostu organizacja, no bo wiecie, to jest mimo wszystko duża firma, która no musi jakoś pilnować tego, co wycieka do mediów, jeżeli wychodzi pracownik i w taki sposób odnosi się do tego, jak jest zarządzany, no to myślę, że to po prostu o nim świadczy, a wcale Jadon Sancho swoimi występami na początku tego sezonu nie dał sygnałów, że może jego pozycja po prostu, prezencja na boisku nie była na tyle dobra, żeby ufać mu i przepuścić mu to płazem. Wydaje mi się, że to jest takie robienie kwasu niepotrzebne w szatni i unoszenie się ego. Po prostu Sancho nie miał argumentów, żeby stawiać się w pozycji siły w dyskusji z menadżerem i to jego chciałbym wyróżnić w tej kategorii. No chyba, żeby też miał boiskowe wyczyny, to chyba mimo wszystko postawiłbym na Mounta, bo ja tutaj chciałbym go skrytykować za to, jak wyglądał ten sezon. U mnie to ciekawe, bo pierwszy raz w tej samej kategorii mamy trzech różnych piłkarzy, ale trzech skrzydłowych, bo u mnie Marcus Rashford. U mnie zawodnik, który po zeszłym sezonie to był pierwszy sezon, kiedy ktoś strzelił 30 goli od czasu Robina Van Persiego. No naprawdę był spektakularny. Na przełomie grudnia, stycznia i lutego był fenomenalny. Wszystko mu wpadało. Strzelał fantastyczne gole, był podporą tego Manchester United i w dużej mierze nakręcił te wyniki, które ostatecznie Manchester United w zeszłym sezonie osiągnął, a w tym 8 goli, 5 asyst, co może jeszcze nie wygląda katastrofalnie, ale wygląda słabo. Co prawda te trafienia w ważnych spotkaniach, bo i z Arsenalem, Aston Villą, Tottenhamem, Manchesterem City, Liverpoolem,
w tym spotkaniu 4-3, więc te trafienia, jak na 8 trafień, to 5 zespołów naliczyłem z czuba, więc rzeczywiście to były ważne trafienia w jego wykonaniu. Ale znowu ta jego aparycja, szczególnie po tym finale zwycięskim Pucharu Anglii, no nie wyglądało to najlepiej. Nie wyglądało to, jakby cieszył się grą dla Manchester United. Nie wyglądało, jakby w poprzednim sezonie był podporą tego zespołu i człowiekiem, który ciągnął go za uszy. Więc w tym sezonie zdecydowanie mnie rozczarował. I pozytywne zaskoczenie ode mnie, Kobbie Mainoo. Dużo się mówiło o tym, jaki to jest piłkarz. Ta kontuzja w pre-sezonie wykluczyła go aż do końcówki listopada, ale kiedy już wszedł, to okazało się, że jest to piłkarz świetny. Ma wszystko. Ma dribbling, ma podanie, ma wykończenie. 5 goli, 3 asysty, z czego te pamiętne gole to na pewno z Wolves na 4-3, z Liverpoolem w tym spotkaniu, kiedy było 2-2, też bardzo ładny gol w jego wykonaniu. Z Newcastle też strzelił gola w finale City, więc te trafienie też takie pamiętne. Chłodna głowa, precyzja, no naprawdę świetny piłkarz. No ja się czegoś takiego nie spodziewałem w jego wykonaniu, chociaż no dużo słyszałem o jego talencie, ale takie wejście do drużyny piłkarza, który jest rocznik 2005, warto tutaj to zaznaczyć, a Rasmus Højlund jest w moim wieku, czyli 2003, więc no też dwa lata młodszy, chociażby od tego Højlunda, o którym mówimy, że jest młody. No Mainoo był kapitalny. Łukasz, kto u ciebie? Też Mainoo, tak. Trzymałbym się jego. Również dlatego, że ja byłem takim sceptykiem w jego kierunku, jeszcze zanim zaczął tak na poważnie wchodzić do seniorskiego futbolu. Mówię o tych występach od pierwszej minuty. Trochę teraz jest mi wstyd, ale będąc na Old Trafford na meczu z Leeds jeszcze w poprzednim sezonie, ja siedząc na trybunach mówiłem do znajomego, że mam nadzieję, że nie wejdzie Kobbie Mainoo, bo to jest jakiś przehypowany absolutnie chłopak, z którego nic nie będzie. No i minęło półtorej roku, bo ten mecz był w lutym. Mówimy o nim jako o MVP rozgrywek FA Cup. Chłopaku, który zaliczył już 5 goli w seniorskiej drużynie Manchester United. Zabetonował tak naprawdę pozycję w pierwszej jedenastce. No wciąż jest nastolatkiem, więc myślę, że to jest przynajmniej z mojej perspektywy bardzo duże zaskoczenie, bo tak jak mówię, no nie spodziewałem się po nim takiego wybuchu. No szczególnie, że mocno chyba śledziłeś te jego poczynania w tych juniorskich kategoriach wszystkich. No to ciekawe, że nie byłeś jego zwolennikiem. Nawet tego nie wiedziałem. Wojtek, u ciebie? No to będzie wielka niespodzianka, bo Kobbie Mainoo. Powiem wam, że jak wrócił po kontuzji, to trochę traktowałem tego piłkarza jako taki nowy transfer, bo taki trochę powiedziałbym nowy piłkarz, że zrobił to w szeregach Manchesteru, no bo on przed tym, jak przebił się na stałe do pierwszego składu, no to nie był takim piłkarzem, który grał pierwsze skrzypce w linii pomocy u Ten Haga, zaliczył kilka dosłownie występów w sezonie 22-23, potem ta kontuzja, trochę można było o nim zapomnieć, a tu proszę, z buta wchodzi do pierwszego składu i dzisiaj trudno sobie wyobrazić wyjściowy skład właśnie Manchesteru bez Anglika, także na pewno on na duży plus. To, co fajnie powiedział kiedyś Gary Neville, że Kobbie Mainoo, on jest w szoku, że gra w Manchester United, bo wygląda jak zawodnik Manchesteru City, jakby wyszedł z Akademii Manchesteru City, a nie Manchester United. Trochę coś w tym jest. Bardzo mi się podoba u niego takie opanowanie, kiedy ma piłkę przy nodze, że zachowuje chłodną głowę, zimną krew, że zawsze wie, jak się zachować, jak zagrać, że nie podejmuje takich pochopnych decyzji, że nie traci głowy właśnie w takich newralgicznych momentach. To mi bardzo u niego imponuje i myślę, że to jest taki też dobry zwiastun, czy też zapowiedź na przyszłość, że właśnie Manchester będzie miał na środku pomocy piłkarza, kawał piłkarza na lata. No i wydaje się, że to też jest taki zawodnik, który ma po prostu dobrze wszystko ułożone w głowie, że pod tym kątem też tutaj raczej nie będzie problemów natury jakiejś takiej właśnie pozawojskowej. Także naprawdę duże zaskoczenie na plus i myślę, że tutaj w tej kategorii Kobbie Mainoo zdecydowanie numer jeden. Tak jest, zresztą Pep Guardiola go chyba bardzo mocno chwalił za to, jak się prezentuje na boisku, więc no rzeczywiście świetny zawodnik, wychowanek kolejny, który w Manchesterze United będzie grał pierwsze skrzypce.
I to było nasze podsumowanie. Wyszło nam lekko ponad godzina, więc myślę, że będzie się tego całkiem ciekawie słuchało. Wy napiszcie nam również swoich zawodników w tych kategoriach, w których my właśnie sobie tutaj rozmawialiśmy. No i podzielcie się, jaki to był dla Was sezon. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę. A za dzisiaj dziękuję Wam Wojciech Papuga. Dziękuję ślicznie. Łukasz Pośpiech. Dzięki piękne i również za cały sezon w Adwokatach Diabła. Tak, za cały sezon podcastów. Zamykamy go. Tak, zamykamy go, ale jeszcze dużo różnych podsumowań, różnych formatów tutaj wpadnie, więc na pewno nas obserwujcie. Ja również za ten sezon Wam dziękuję. Był z Wami Jakub Kurek. Trzymajcie się. Cześć.